Witajcie, witajcie. Jestem na łowisku Jerzyn. Piękna, malownicza woda, naprawdę super. Większość z Was tą wodę zna. Okupuję, że tak powiem, stanowisko numer 42. Piękny pomościk, fajny. W późniejszej części filmu Wam pokażę, jak to wygląda. Jest po prostu naprawdę zajebiście. Przybyłem tutaj gdzieś koło godziny pierwszej, to już było stanowisko, bo w pięknym cieniu. Naprawdę jest kultura, jest generalnie, jak się wypłynie, to jest gorąco, nieznośnie. A tu po prostu, że tak powiem, jestem król nafty i pokostu. Naprawdę jest super. Piękne okoliczności przyrody, fajne na 40 zwalone drzewo. Generalnie stanowisko to jest tutaj takie w ten sposób, czyli mamy pytko, pytko, pytko i jebudu. Dopiero około 6 metrów zaczyna się to, nawet nie wyrównuje się, tylko po prostu, że tak powiem, w miarę to normalnie wygląda, gdzie można postawić zestaw i tak dalej. Z lewej strony jest zwalony pomost. Pierwszej doby nie będę tam łapał. Spróbuję łapać na głębokościach właśnie między 5 a 6 metrem. Postawiłem sobie markery 2, ale one tylko służą tylko po to, żebym wiedział, gdzie łódeczką wywieźć. Nie lubię generalnie łapać na łódkę, to merce, ale ze względu na to, że tu jest wywózka tak około 50 metrów i chcę punktowo postawić jedzenie z zestawem, także taka łódka tu się akurat fajnie sprawdzi. No cóż, idę zrobić sobie jeść, bo kurde, jestem mega zajebiście głodny. Jest godzina 16:15, dopiero się obrobiłem, ale bardziej z racji tego, że miałem dzisiaj strasznie leniwy dzień i nie chce mi się, bo generalnie tu jest namiot, tu Wam nie potrzeba ani namiotu zabierać ze sobą, łódki, nic, także łóżko, parę gratów i finito, nie? Słuchajcie, lecę zrobić sobie jeść i mam nadzieję, że w jakimś niedługim czasie będę się mógł pochwalić Wam rybką, ewentualnie porządnym wpierdolem. O, chodka taka, tajgonka. Na razie bez kontaktu, ale to ze spokojem. Z 2 godziny temu wędki wyrzucone, więc bez przesady. Jest ok. Myślę, że dopiero pod wieczór, noc albo poranek coś da. Jakieś fajne branko. Żeby nie były to amury ani leszcze. Ale generalnie powiem Wam, że jest przezajebiście. Jest po prostu rewelacja i zapowiada się zajebisty wyjazd. Nawet jeżeli nie będą brały ryby. Naprawdę. Grzesiowi nawet mówiłem, Grzechu, miejscówka jest zajebista, klimat jest total, ryby nie muszą brać. Oczywiście wiadomo, że każdy chce, żebyśmy nam ryby brały, ale na razie delektuję się sajgonkami by Lidl, w pięknych okolicznościach przyrody i tego mi nikt nie zabierze, nikt. Taki zestawik wiązę. Orzeszek z popeczkiem, dwunasteczką, fajnie się to prezentuje na dnie. No i do tego cztery kule z PV-ką. V-ką moczy nas PV-boosterze, takim
który fajnie powoduje to, że ta powłoka się troszeczkę wolniej rozpuszcza i ma jakąś większą gwarancję, że do te 5-6 metrów spadnie i będzie leżało koło zestawu. Dobra, bierzemy się za łuzkę taką pod wieczór, bo myślę, że pierwszy kij, który wywiozłem, właśnie ten nie do końca ułożył się tak jak chciałem. Dwie godzinki od wywiezienia. Mamy pierwszą rybkę. Jest nieduża, taka koło 9. Może dyszka, nieważne. Nie, dyszki nie będzie miała, tak gdzieś koło 9. Fajna rybka. Słuchajcie, ważne, że jest. Strzeliła w pojedynczego ostyrsa. Odcinania. Chodź. Nie chlip się. Pewnie. Już. Zdrowy, ładny, piękny golec. Świetny. Nie jest wielki, ale kurczę. Słuchaj, cieszę się dobrze, że siatka nie zaczęła, jest rybka i to jest najważniejsze, jak to mówi Nugi Nugasek, najważniejszy człowiek z ryb wraca i będzie śmierdział śluzem. Szybka sesja foto, rybka do wody i wywozimy szybciutko zestawik w to samo miejsce, 6 metrów działa. Pozdro. Godzinkę minie 24 godziny, jak jestem tutaj na jeżynie. Ale nie jest źle, jeżeli chodzi o brania, bo były 3 brania. Jedna rybka na macie, tak jak pokazywałem wam wcześniej, to około 9. I z rana między godziną tak 7 a 9 były 2 strzały i 2 ryby spadły. I to mnie najbardziej martwi, zastanawia, co się stało. Jedna ryba spadła, a druga nawet się nie zapięła jak trzeba, bo zanim doszedłem do wędki, już zestaw był uwolniony z ryby. Więc coś jest nie tak. Wbrew temu, co wszyscy tu mówią, żeby łapać na duże kule, boleszcze, bo to, no ja na razie nie miałem przyjemności tego srebrnego badziewa mieć na kiju. A łapię na małe kulki, w aftersiki 15, ewentualnie 15 plus jakieś 12, takie malutkie bałwanki. Ale sprawdza się jedno, to co od kilku dni, jak rozmawiałem tu z gospodarzem wody, z Grzesiem i wędkującymi tutaj, to rzeczywiście rybka bardziej tutaj tak z rana i wieczorkiem się rusza, w dzień, w nocy słabo, a to jest najważniejsze. Słuchajcie, jest naprawdę zajebiście. Okoliczności są przyrody rewelacyjne. Dojechał już Janusz. Za jakieś 3-4 godziny dojedzie mały Janusz. I wieczorkiem zrobimy sobie jakieś małe party. Ale delikatnie, ze spokojem, miejmy nadzieję. Także nie,
pozostaje nic innego jak wyczekiwać na kolejny strzał. Wczoraj gdzieś koło 4, 5, już nie pamiętam teraz, była rybka, więc po cichutku sobie liczę, że coś się wydarzy. A na pewno mam zamiar zmienić ciężarki, dać większe 150-200 gram i płaskie takie do wywózki. Musiałem się cofnąć do rybaczówki po ciężarki, bo miałem tylko do rzutu okrągłe. Może na tym spadzie, może się nie docinałem jak trzeba te ryby. Who knows? Trzeba sprawdzać, trzeba kombinować i tyle, bo to jest najważniejsze na karpiach. Także czekam na wieczór, dopijam kawę. Mam nadzieję, że następne spotkanie będzie z rybą na macie. Widzę, że się niezły. Kurka wodna, nie wziąłem sobie haka, no. Szlak by trafił. Dobra, nie będzie źle, widzę, bo jakimś dziwnym kurwa się zajebało na tym. Dobra. Czyli stary numer trzeba zrobić. Zawiązać dwie żyłki. Nic innego nie pozostaje. Rybka już wyszła, widzę, na wodę, ale się na tym krzoku zapierdzieliło. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy, trzeba takie chamskie węzły jebać. Już nie wspomnę o tym, że żyłka jest jakimś zjebanym wieprzem. I teraz możemy podjąć walkę pewnie z jakąś niedużą rybą. A najważniejsze, że wyszła z hasioków. Jest pod łódeczką. O, nie jest wielka. Ale najważniejsze, że jest. Jep. Epicka walka.
kołkiem, kurwa. Mamy poranek, półtorej doby za mną, półtorej doby za mną, w nocy była malutka rybka, też teraz jest nie za duży bączek, tylko wam go tak szybciutko pokażę, pół godziny od wywiezienia, może nawet nie, tu spod pomostu, to co zmieniłem miejscówkę, generalnie coś tam się dzieje. Ale nie ma jakiegoś wielkiego szału, nie ma. Zobaczcie sobie, duża rybka. Chodź. Ale jest. Cieszy. Zawsze to coś. Przez tego małego ćpiota, kurde, jeszcze musiałem w kołkach go wyciągać. Bo się żyłka zaczepiła, tam jest takie zwalone drzewo. O, już. I trzeba było go wyciągać stamtąd, rwać żyłkę. Nieraz tak jest, że wcale nie musi być duża ryba. Po prostu wejdzie i tyle, nie? O, pewnie. Telewizor. Taki klasyczny średniaczek jeżyński. Nie robimy zdjęć, bo nie ma sensu. Chciałem tylko pokazać, że coś tu się dzieje, ale mówię, na razie szału nie ma wielkościowo. Wypuszczamy go do wody i tyle. No. Tutaj. Deszczyk skończył padać, więc może sobie jakieś zestawiki przywiozę, coś sobie kurczę zmontuję. Co tu kurde założymy? Dobra, damy większy haczyk i ciapniemy go na slip dirigu. Uwielbiam te przypony kombi rig. Malutki krętliczek, elegancki. I ten. I slip dirig. Albo bluetooth rig. Innych przyponów praktycznie w ogóle nie używam. Nie widzę sensu, jakby reguluję tylko sobie ewentualnie długościami miękkiej plecionki i boomu. A reszta. Kurczę, dla mnie to działa. Mega działa. Teraz damy taką pomarańczową popeczkę i lemkowego krab mandarynkę. No to będę fajne kule tego seby. Fajną mają taką kurczę, fajne takie zalewce są. Fajny temat. Kilka rybek trafiłem też na te kuleczki. Generalnie powiem wam, że szału nie ma.
jakiś taki ładnie chłopaki na 35 łapią. W zatoce tam u Janusza też jest ciekawie, ryba za rybą. A tutaj u nas jest biednie. No właśnie. Siedzi ten wór, ten. A nic. Dobra. Teraz poszło. Naprawdę mocno siedział w tym. Delikatnie sobie zrobimy. Właśnie sobie zjadłem kanapki z konserwą, z pomidorem. Nigdzie tak nie smakują kanapki z konserwą jak na rybach. No i sobie przypalimy. Czekam sobie, jak się troszeczkę to schłodzi. Taki się fajny dzióbek robi. I jak to mówię, klasyk sika la fond, albo ucha, jak to mówię. No, mamy godzinkę już tutaj o 5:00. Szykuję sobie właśnie obiad. Generalnie nic się nadal u mnie nie dzieje na stanowisku. Wszędzie gdzieś łapią. Także może jakaś słaba taktyka z mojej strony, no nie mam pojęcia. Mam takie stanowisko, że tutaj wcale tak dużo ryb się nie łapie. No zobaczymy sobie, może coś się wydarzy jednak na wszystko. Dzisiaj wjeżdża gotowizna, czyli mieloniak, ziemniaki i buroczki. Fajny temat, powiem wam. W Lidlu to kupuję, jakieś tam nieduże pieniądze. Trzeba przyznać, że nawet idzie to zjeść. W warunkach tutaj takich wędkarskich, wiadomo, to można sobie gotować, robić jeść. Mi się nie chce, powiem szczerze. Powiem wam, że wolę sobie ten czas wytopić w inny sposób, choćby nawet wypić kawę, piwo i oddychać sobie pełnymi płucami. Leczyć głowę, duszę, niż się bawić w jakieś siedzenia. No co oczywiście nie twierdzę, że to jest jakieś złe, bo tam każdy niech sobie robi po swojemu. W ogóle narzucanie komuś, słuchaj, tak jest lepiej, bo coś to jest kompletnie powalone. Już
pogoda jest naprawdę tutaj niesamowita. Mieliśmy pół godziny temu burzę. Mam całe szczęście przeszło sobie bokiem, nie? I nie przerwała nam naszego chilloutu. Ale też sygnalizatory nie przerywają go. Także kurczę, tak to jest. Taka już dola to jest karpiarza, że nie zawsze się ryby łapie. Kurde, ostatni miałem też wyjazd słaby. Tu na innej wodzie. Tam same amury miałem. Generalnie, jeżeli chodzi o amury, nieraz mnie ktoś tam pyta, no ale Stachu, ale to tam wiesz, amury to dlaczego, co, czego ich nie lubisz? Nie jest kwestia lubienia albo nie lubienia, po prostu jestem karpiarzem i swoje zasiadki chcę spędzać z myślą o łapaniu karpi, a nie amurów. Dla mnie amur to jest taki przerośnięty leszcz. Tak jest duży, fajnie, zrobię sobie jakieś zdjęcie albo zdjęcie dla beki, ale nie żeby tam podniecać się. Oczywiście ktoś tam ma ochotę, to się podnieca, pewnie, że tak. W ogóle jakby ja wychodzę z takiego założenia, że każdy robi i każdy łapie gdzie chce, jak chce, robi co chce, warunek jest tylko jeden, żeby po prostu przy okazji nie robił krzywdy innym. I tyle, a reszta to co mnie tam chodzi. Są te rozterki, wody PZW, otwarte, komercje i takie tam rzeczy. Dla mnie to jest takie szczegadanie, głupie. Łapiesz tam, gdzie ci pasuje i tyle, a nie jakieś wyższość świąt Bożego Narodzenia nad tą wodą, nad tamtą. Kurde, no po prostu nie wiem skąd się to bierze. Znaczy, domyślam się, ale nie mam ochoty robić jakieś tam gówno burzy i tego typu tematu. Po prostu uważam, że każdy powinien robić tak, jak mu pasuje i tyle, a nie samo. Zresztą wiele jest takich dziwnych klimatów w naszym światku karpiowym. Według mnie totalnie niepotrzebnych. Albo kategoryzowanie zasiadek od ilości złapanych ryb. Nie, że było fajnie, że było ciekawie, miałem taką koncepcję, a miałem to. Kurwa, złapałem tyle ryb, albo nie mój klimat. Totalnie nie mój klimat. O, ja na przykład wolę się kontemplować podczas wyczekiwania za braniem, robiąc sobie obiadek, pijąc kawę, patrzenie na to wszystko, co tu się dookoła dzieje. To jest moim takim ważniejszym celem niż tam rozpinianie. I ważne jest, żeby sobie uświadomić, że karpiarstwo to jednak w większości przypadków jednak porażki niż zwycięstwa. Bo jakby było inaczej, to wszystko byłoby takie proste i nijakie, tak? Dobra, starczy moich wypocin, jakichś tam przemyśleń, może głupich. Zjem sobie obiadek i dalej czekam za pięknym dźwiękiem Foxa, który dla mnie jest po prostu nie do podrobienia. Jest po prostu mistrzostwem świata. Słyszę to, to po prostu adrenalina we mnie gra. Kurde, na ten kij człowiek łapie i czujesz tą rybkę, nie? Kurde, mistrzostwo świata. Buraczki chyba się przypalają. Idę jeść. Z holu, który nie udało mi się nagrać. To są właśnie uroki takiej walki. I uwierzycie, co mam w siatce, dwa co wierzynie złapałem amura. Po prostu te ryby prześladują mnie. To jest po prostu przegięcie pały. Takiego brzydala złapać. Mater zdej.
jeszcze się musi kurwa naskakać. O, ludu, ludu, ludu. Nie wierzę. Patrzę i nie wierzę. Nawet na jeżynie ta ryba mnie prześladuje. No już wiecie co to jest. Tak. Pan przerośnięty kleń. Amur. Macie wiarę? To rybsko nawet tu na jeżynie mnie prześladuje. O mater zdaj. Dobra, wypuszczam go i znowu na te 6 metrów wywożę pod pomost. Kolejna rybka stamtąd wyjechała, czyli coś tam się dzieje i miejmy nadzieję, że wreszcie jakiś fajny karpik z jedyneczką chociaż z przodu się pojawi, bo jak na razie w tym temacie jest bida. Jedziemy dalej z koksem. Jak każda zasiadka, wcześniej czy później musi się skończyć, ta też się skończyła. 3 dni, każdy z was wie. W ciągu sekundy umyka nam. Generalnie w nocy jakaś tam tak zwany patelniak, około 3-kilowy, mniej więcej, nieważne, trafił się. I nic więcej. Ten amur był taką ostatnią, jakąś taką większą rybą, ale amurem, a nie karpiem. Zresztą nieważne. Taktyka w miarę się sprawdziła, bo jednak te ryby były. Nie było ich dużo, ani dużych, ale to też specyfika tutaj łowiska wpływa na to, że po prostu tych większych ryb jest jeszcze tutaj wcale nie jest tak dużo. Aczkolwiek są, na 100% można tu łapać naprawdę piękne ryby. Są i 20 łapane, 18, 17. Ale co mogę powiedzieć, na pewno polecam to stanowisko, tutaj 42-40. Wędkarsko też wcale źle nie wypada, bo rozmawiałem z innymi wędkarzami, o wiele lepiej połapali niż ja i tutaj mieli i 18 i piękne ryby tutaj mieli. Także naprawdę stanowisko jest świetne, a okoliczności przyrody jakie są na tych stanowiskach są po prostu rewelacyjne. W lato mogę wam podpowiedzieć, że już od godziny 9 jest cień. Pół cienia jest na pomoście. Namiot już na pewno jest w cieniu, więc jesteście naprawdę w mega, mega komfortowych warunkach. Na stanowisku 40 tu obok, to już praktycznie od samego rana jest na pomoście cień od tych takich nawisów z drzew, tych gałęzi. Także naprawdę jest super. Polecam, te stanowiska są fajne. Wiadomo, że wędkarsko są tutaj, stanowiska są lepsze na jeżynie, ale ja osobiście to łowisko cenię za okoliczności tak zwanej przyrody. O tą ciszę, spokój, fajną wodę. Kurczę, no czego chcieć więcej? Cena wcale nie jest jakaś tam mega, mega wygórowana. Także naprawdę spędziłem super czas ze swoimi przyjaciółmi. Także wyjazd zaliczam do udanych. Aczkolwiek fajnie byłoby, jakby taką wisienkę na torcie była w postaci jakiejś takiej troszeczkę lepszej rybki. Nie ma takiej rybki, też się nic nie dzieje, bo karpiarstwo często i gęsto jest po prostu taką sinusoidą zwycięstw, że tak powiem w cudzysłowie, i naszych jakichś porażek. Tylko mówię, jeżeli jedziesz na wodę i kochasz to co robisz, to nawet jeżeli tych ryb nie połapiesz, to i tak taki wyjazd dla ciebie jest sukcesem, po prostu byłeś. Oddychałeś pełną piersią, wypiłeś kawę czy piwo w pięknych okolicznościach przyrody, a na pewno jeżyn taką wodą jest i dla mnie to jest naprawdę super, super woda. Może jeszcze w tym roku wpadnę, chociaż kurczę, grafik jest tak napięty, że to się po prostu w głowie nie mieści u mnie. Tak sprawami prywatnymi, jak i wędkarskimi. Także kończę pierwszy mój film. Mam nadzieję, że w miarę montaż mi się udał, którego jeszcze nie zrobiłem, bo robię tylko nagrywkę.
Generalnie konkluzja jest taka, moja zamierzenia tych filmów, które będę chciał robić, żeby wam pokazać, jak wygląda takie naprawdę prawdziwe karpiowanie, które ma i porażki, i sukcesy. Jest raz lepiej, raz gorzej. Generalnie pokazać wam wszystko to od takiej od podszewki, jak to wygląda, bez żadnego ściemniania, każdy po kolei ruch, nie jakieś tam, wiecie, dogrywka, że tam gdzieś sztuczne brania, nie, tutaj na tych filmach nic takiego nie będzie, będzie krok po kroku, co się wydarzyło, jakiego dnia, co się nie wydarzyło, nawet jakie tam sobie jedzenie sobie robię i tego typu tematy. Oczywiście będę mówił o taktyce, jaką przyjmuję na dane wody. I żeby to od razu była jasna, taka jasność, to nie jest jakieś autorytatywne to, co mówię, co robię. Po prostu ja tylko będę mówił to, co ja robię. Oczywiście każdy może uważać, że źle robię albo robię dobrze. Nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma to znaczenia. Ja tak robię na danej wodzie. To się będzie przekładało albo na wyniki, albo na ich braki. Koniec, kropka. No. Także pozdrawiam was wszystkich, mordeczki, i zapraszam do kolejnego filmu. Ale to już nie seria, widzisz, to są będą filmy karpiowy stan umysłu. A widzisz, to są filmy typowo robione, produktowe dla Avida. Aha, jeszcze jedna rzecz, kończąc. W moich filmach nie będę mówił w ogóle o jakichkolwiek produktach. Możecie zobaczyć sobie gdzieś, czy jakieś kulki, czy jakieś haczyki, czy coś. Te produkty będziecie widzieć, bo trudno, żebyście ich nie widzieli, ale nie będę na ich temat w ogóle mówił, że to takiej firmy, że ona jest taka, śmaka, owaka. Nie, tu nic takiego tutaj nie będzie. Tu po prostu będzie czyste życie na zasiadkach, na różnych wodach, gdzie łapię. I tyle. Także raz jeszcze pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka serii Karpiowy Stan Umysłu. Pozdrawiam.